Panie, Panowie, Szanowni Widzowie, chciałbym dzisiaj przybliżyć okoliczności świętowania w owym czasie śmierci Stalina, świętowania żałobnego oczywiście, choć w niektórych przypadkach miało to także wymiar radosny dla niektórych, przynajmniej obywateli ludowej Polski. Stalin doszedł do władzy eliminując przeciwników swoich przeciwników, którzy byli dla niego zagrożeniem po śmierci Lenina. Zadbał zresztą już w ostatnich latach Lenina, który był ciężko chory po zamachu, na to, żeby owych przeciwników wyeliminować. No i stworzył system autorytarny, dyktatorski. Pierwsza połowa XX wieku to chciałbym Państwu tylko przypomnieć, pewnie Państwo to doskonale wiecie, że to jest czas rzeczywiście takich dyktatur. Te najbardziej krwawe to oprócz wspomnianego Stalina, to także dyktatura faszystowska we Włoszech chronologicznie rzecz ujmując, oraz rządy Hitlera i jego współpracowników w III Rzeszy. Po II wojnie światowej Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich i z siłą rzeczy Stalin stał się największym autorytetem i poniekąd nadzorcą Polski i innych krajów, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. W 1949 roku, pod koniec tego roku, hucznie jeszcze świętowano 70. rocznicę Józefa Stalina w całym bloku wschodnim. Przypisując mu cechy, których wielokrotnie nie miał, podawano, że był genialnym językoznawcą, że był znakomitym dowódcą, wszak nosił stopień, czy miał stopień Musa, czyli najwyższego stopnia wojskowego. Wydawało się, że Stalin żyć będzie wiecznie, przynajmniej tak. Ten kult budowano. Tymczasem już w 1952 roku na 19 zjeździe partii bolszewickiej, która zresztą zmieniła nazwę na komunistyczną partię, partię Związku Radzieckiego, Stalin już nie wygłosił referatu programowego, co było dla sowietologów na zachodzie dowodem, iż ze zdrowiem. Stalina nie jest najlepiej. Oczywiście społeczeństwo w Związku Sowieckim w Polsce nie było informowane, nadal kreowano charyzmatyczną postać Stalina. Portrety, które były wtedy przedstawiane, wystawiane, noszone na różnego rodzaju manifestacjach, były portrety Stalina, były nierzeczywiste, jakbyśmy powiedzieli? W wielu przypadkach był on nie, nieco poddany retuszowi, zawsze miał kruczo czarne włosy, zawsze go przedstawiano w takiej postaci, w takiej pozycji, aby nie ujawniać, że nie był wcale rosłym mężczyzną. Przechodząc do meritum, w 5 kwietnia prasa, także w Polsce, podała informację o tym, że Stan zdrowia towarzysza Stalina jest bardzo krytyczny. O tym informowało także, informował także lokalny dziennik Słowo Ludu. To był organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach. I zobaczycie państwo także w tle. Skan tego dziennika z informacją. Tam podawano szczegółowo, jaki jest, jaki jest stan zdrowia Stalina. Tymczasem, jak się okazało, kilkanaście godzin później, czy kilka godzin później wieczorem, serce genialnego przywódcy przestało bić. To oczywiście cytat. I proszę Państwa, to zmusiło władze w Związku Sowieckim, ale także w innych krajach, do przygotowań. Uroczystości pogrzebowych i zadbania o to, aby no, godnie uczcić pamięć dyktatora. Pozwólcie Państwo, że czasami będę rzucał okiem na tekst, dlatego, że mam tu fragmenty czasami dość zabawne, a może pikantne, dotyczące tych obchodów. Otóż, proszę Państwa, władze na wieś o tym, że zmarł Stalin, mówimy o władzach polskich. Wykonały szereg posunięć, posunięć mających no, przygotować i żałobnie oddziaływać na społeczeństwo. Znakomitym przykładem jest duży tekst, kilkunastu stronicowy, opracowany w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który, co warto podkreślić, w nocy z 5 na 6. Marca 1953 roku został wysłany do wszystkich pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich. Oni oczywiście przesłali to do swoich odpowiedników w powiatach, miastach. To był program pięciopunktowy, który przewidywał działania w związku ze śmiercią Stalina. Zobaczycie Państwo ten program w tle. Proszę Państwa, jednocześnie 6 marca zebrała się egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego w Kielcach. O nadzwyczajności tego posiedzenia fakt, świadczy fakt, że była to już, no był to późny wieczór. I wtedy, proszę Państwa, po raz pierwszy mamy informację, jak mieszkańcy Kielczyzny. Przyjęli informację o śmierci Stalina. ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, więc najważniejsza figura polityczna, czy najważniejsza figura władzy na szczeblu województwa, Stanisław Krupa, poinformował swoich podwładnych, członków egzekutywy, cytuję: W większości zakładów odbyły się już masówki, czyli świadczy to, proszę Państwa, o tym, iż bardzo szybko przystąpiono do organizowania owych żałobnych uroczystości. Zapewniano także, że klasa robotnicza i w poważnej ilości chłopstwo, bardzo ciekawe, w poważnej ilości, czyli nie wszyscy mocno przeżywali zgon towarzysza Stalina, zdając sobie sprawę, jakie to skutki przynosi. To jest cytat ze źródła, więc, proszę Państwa, można sądzić, że raczej jest to opis tego, co władza chciała. By przedstawić, niż faktycznego stanu rzeczy. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej, czyli takiej młodzieżówki PZPR, Stanisław Hasiak, podobno opierając się na meldunkach z terenu, Informował egzekutywę Komitetu Wojewódzkiego, cytuję, dzieci na masówkach płakały, płakały również kobiety, z którymi młodzież rozmawiała o zgonie Stalina. Ten efekt płaczów, lamentów na, po zgonie dyktatora, jest obecny we wszystkich źródłach. I problem dla historyka jest taki, czy ten płacz był autentyczny czy on był w jakiś sposób sprowokowany, wymuszony. Proszę Państwa, nie siląc się tutaj do jakiejś głębokiej analizy, można powiedzieć, że było i tak, i tak. Oczywiście dla części ludzi śmierć Stalina, którego kult tak budowano i pielęgnowano, śmierć dyktatora, jak każdego dyktatora, rodzi niepewność i mogła wywołać tego typu reakcje. Z drugiej zaś strony część ludzi po prostu w obawie o własne bezpieczeństwo, no, poddawała się temu rytuałowi i, i tym oczekiwaniom władzy. Już w owym czasie, już 6 marca, dało się słyszeć informacje, że miały miejsce wystąpienia wrogie. No, oczywiście pojęcie wrogie wystąpienia jest bardzo pojemne i to władza decydowała, co w danym momencie, jest wrogie. Po pierwsze, pojawiły się pogłoski o wybuchu wojny światowej. To jest częsta pogłoska, która po II wojnie światowej się pojawia. Nie było to niedorzeczne, bo, proszę Państwa, w okresie zimnej wojny, taka wojna zimna mogła się w każdej chwili przerodzić w wojnę gorącą w otwarty konflikt zbrojny. Obawiała się władza także tu cytuję, że pojawi się zjawisko wykupowania masy to, towarowej, czyli, no, jak to mówiono w innym źródle, runu na sklepy, że ludzie będą w obawie przed wojną wykupywać różne towary. Takie przejawy paniki rzeczywiście w okresie Polski ludowej, Polski powojennej wielokrotnie się pojawiały, wtedy, kiedy społeczeństwo obawiało się o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich. Proszę państwa, podobno także w partyjnych dokumentach to znajdujemy, były próby rozsiewania propagandy, że śmierć Stalina doprowadzi do wojny, a Eisenhower, czyli ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, może teraz hulać. Czyli, proszę Państwa, to jest taki dowód, że Stalin był niejako dla większości gwarantem bezpieczeństwa, co jest tezą bardzo dyskusyjną. Oczywiście, aparat Represji, także śledził zachowania nastroje społeczne. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej zostali wtedy postawieni w stan podwyższonej gotowości, no i mieli, proszę Państwa, szczególnie interesować się zabezpieczeniem zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych produkujących na potrzeby armii. To dotyczyło tak jak Skarżysko, Radom, Pionki, Kielce. Mimo proszę Państwa, prowadzonych przez władzę na szeroką skalę działań prewencyjnych, w wielu miejscowościach odnotowano zachowania, które władza uznała za wrogą działalność. Taki przykład ze Starachowic, gdzie w trakcie uroczystej akademii apelu w Liceum Pedagogicznym jedna z uczennic w czasie ogłoszenia jednominutowej ciszy, wybuchła śmiechem. Te relacje o śmianiu się uczniów w szkołach są obecne w wielu miejscowościach. Wiem o takich na przykład w Liceum Katolickim w Kielcach, wiadomo jest o takich, o takich aktach, że tak powiem, krytykowanych przez władze, na przykład w Liceum w Skarżycku, obecnym Liceum Mickiewicza. Wtrącając niejako powiem, że miało to czasami dość fatalne skutki dla tych uczniów. To jest marzec i wkrótce miały być matury, kilka miesięcy później, dwa miesiące później i w, wielu, w kilku przypadkach uczniowie, którzy proszę Państwa nie zachowali tej ciszy, śmiali się w, okresie, w czasie uroczystości, zostali niedopuszczeni do matury lub proszę Państwa mieli rzeczywiście poważne kłopoty, aby tę maturę Zdać, uzyskać. Proszę Państwa, czujność taką yy, także mieli sprawdzać, czy mieli się wykazywać taką czujnością aktywiści Związku Młodzieży Polskiej i mieli, proszę Państwa, występować, tu cytuję, przeciwko przejawom wrogiej roboty. I oczywiście takie przykłady można tutaj mnożyć. Oto w Kielcach. Aktywiści ZMP napiętnowali jednego z obywateli, który słuchał głośno radia BBC. Postanowili go skrytykować, wyśmiać, rysując odpowiednią karykaturę i umieszczając ją przed mieszkaniem tego obywatela. 7 czyli następnego dnia 7 marca kontynuowano działania rozpoczęte dzień wcześniej. Co ciekawe, prezydium wojewódzkiej rady narodowej w Kielcach odbyło dwa nadzwyczajne posiedzenia uroczyste, żeby podkreślić. Na pierwszym prowadzony czy opracowano list do ambasadora Związku sowieckiego Arkadiusza Sobolewa i wysłano. Nie będziemy tego tu przytaczać, ale możecie Państwo to zobaczyć na reprodukcji słowa ludu, które się pojawi. Proszę Państwa, drugie zaś posiedzenie prezydium WRN-u zdecydowało o wysłaniu pracowników władz wojewódzkich do powiatów, aby tam, proszę Państwa, ci pracownicy województwa sprawdzali jak uroczystości żałobne. Przebiegają na szczeblu powiatowym i gminnym czy miejskim. Proszę Państwa, oczywiście w tę akcję kontroli, nadzoru włączyła się, także, włączyła się także policja polityczna. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Jerzy Andrzejewski, informował o wrogiej propagandzie szerzonej szczególnie w Radomiu, Kielcach i w Sandomierzu. Proszę Państwa, także 7 marca miały przypadki wybuchu śmiechów uczniów w czasie uroczystości w szkołach, bądź wrogiej propagandy, jak donoszą aktywiści partyjni i tzw. przedstawiciele tak zwanych organizacji, członkowie organizacji masowej. Proszę Państwa, dużą rolę w tym czasie przywiązywano do żałobnej dekoracji miast i oceniono, że w Kielcach i w miastach powiatowych generalnie wyglądało to dobrze. Najlepiej zaś na tym tle wyróżniał się Ostrowiec. Co uznano, że dekoracje żałobne były najlepsze. No, dużo gorzej oczywiście było na wsi, no bo i trudności z mobilizowaniem, dotarciem do tych ludzi chłopi w większości Gospodarowiali indywidualnie, więc ich zależność od władzy była bardzo ograniczona. Władza nie mogła na nich oddziaływać, tak jak w przypadku robotników przemysłowych urzędników. Co ciekawe, chłopi mieli nadzieję, że śmierć dyktatora wpłynie na zmianę polityki, także tej, prowadzonej wobec wsi, czyli w tym przypadku, że odejście, nastąpi odejście od kolektywizacji. Potwierdzał to także. Sekretarz Krupa, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, informując, że nie wiemy nic o kułackiej robocie na wsi, ale podejrzewano, że kułak, czyli zasobny, majętny chłop, wróg kolektywizacji, na pewno to może wykorzystać. I takie wypadki odnotowano. Dla przykładu zaniepokojenie decydentów budziły takie wystąpienia we wsi Potok. Gmina Przesław, gdzie na wieść o śmierci towarzysza Stalina miejscowy sołtys zaczął pić wódkę z rolnika. Zakładamy, że proszę Państwa, raczej pili no, z radości, a nie z żalu, ale proszę Państwa, trudno to rozstrzygnąć. Proszę Państwa, w, w zakładach pracy, na przykład w zakładach metalowych w Skarżysku, pojawiła się plotka. Wśród dojeżdżających do pracy, że jak umarł towarzysz Stalin, nie trzeba będzie organizować spółdzielni produkcyjnych. W niedzielę 8 marca, podobnie jak w dniach poprzednich, w budynkach urzędów, fabrykach, wiejskich, świetlicach odbywały się uroczystości żałobne. W to włączyły się wspomniane już organizacje masowe, w tym liga kobiet. I tutaj, proszę Państwa, paradoks. Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć, 8 marca. 8 marca w kalendarzu komunistycznych uroczystości to było Święto Kobiet. No i teraz, proszę Państwa, jak świętować kobiet, yy, święto kobiet, gdy mamy yy, świętować yy, czy pochylać się żałobnie nad yy, śmiercią Stalina. No i proszę Państwa, znaleziono dość dziwne rozwiązanie, jak sądzę. Pozwólcie Państwo, że sięgnę do tekstu. Yy. Co zalecano w trakcie Akademii z okazji Dnia Międzynarodowego Dnia Kobiet? Otóż zalecano, cytuję, uaktualnić wskazania na historyczną rolę towarzysza Stalina, w szczególności jako szermierza postępu i faktycznego równouprawnienia kobiet pracujących. Kobiet pracujących, a tych niepracujących, oczywiście nie. I tak, proszę Państwa, udało się zgrabnie, jak się wydaje, choć dla nas pewnie dzisiaj zabawnie, połączyć Święto Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet, z uroczystościami żałobnymi na cześć ku pamięci Wielkiego Stalina. Zalecana zresztą, żeby na tych akademiach kobiecych, z okazji Dnia Kobiet, dobrać tak program artystyczny, aby były tam, przepraszam, za Cytat, bo on jest dość organiczny, ograniczyć się do numerów o poważnej treści, możliwie uaktualniając utworami o Wielkim Stalinie, na przykład wierszami Broniewskiego. No, takie pompatyczne to miało być bardzo. Proszę Państwa, w dniu pogrzebu Stalina 9 marca, Słowo Ludu, tak jak i inne dzienniki centralne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego, Wyszły w żałobnej szacie, i całe numery były poświęcone pamięci Stalina. Władze nakazały, by o godzinie 10, w chwili pogrzebu, we wszystkich zakładach pracy, w przemyśle i rolnictwie, w urzędach i instytucjach, w szkołach i jednostkach wojskowych, nastąpiła przerwa w pracy na 5 minut i uroczysta chwila skupienia. Co ciekawe dla uczczenia, tego um, tragicznego z punktu widzenia komunistów wydarzenia, Rada Państwa i Rada Ministrów PRL-u zdecydowała, aby miasto Katowice przemianować na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie. I to miało miejsce i trwało do 1956 roku. Podobnie dla uczenia Stalina budowanemu Pałacowi Kultury i Nauki. Także postanowiono nadać imię Józefa Stalina. Proszę Państwa, w południu odbywały się uroczystości pogrzebowe w Moskwie. W Polsce była w tym czasie, jak było wspomniane, godzina dziesiąta i jak relacjonowała to prasa, lokalna prasa, słowo ludu. Cytuję. Przechodnie w milczeniu odkrywali głowy. Wojskowi i funkcjonariusze MO salutowali. W tej chwili mieszkańcy Kielc wraz z całą postępową ludzkością żegnali najdroższego, najbardziej kochanego człowieka na Ziemi Józefa Stalina. No nie wiem, czy rzeczywiście, proszę Państwa, tak, tak wszyscy gremialnie, ale proszę zwrócić uwagę na, na nie po raz pierwszy. Postępowa ludność, postępowi obywatele, czyli ci, którzy nie świętowali, nie uznawali ogromnego wpływu Stalina na proces historyczny, znaczy nie byli postępowi. Taka, taka gra semantyczna jest bardzo ciekawa, jak sądzę, i w propagandzie obecna także do dnia dzisiejszego. Pikantnym jest z mojego punktu widzenia także, proszę Państwa, relacja ze Starachowic, kiedy, proszę Państwa, podobno Y, ludzie byli w, w bólu i w żałobie, a nad Starachowicami, to cytuję, nad Starachowicami zawisły kirem dymy. No, proszę Państwa, poetyka y, bardzo charakterystyczna. I drugi tekst, proszę Państwa, ze słowa Ludo, opisujący zachowania mieszkańców. Cytuję, Dr, drżące ręce sięgają do aparatów radiowych. Wskazówka opuszcza Warszawę i posuwa się w kierunku Moskwy. Wszyscy chcą być w tej chwili jak najbliżej Placu Czerwonego. No, na pogrzebie najszlachetniejszego ze szlachetnych. To przymiotnikowanie, proszę Państwa, jest także charakterystyczne. 9 marca w godzinach popołudniowych w wielu miastach odbyły się manifestacje i pochody. W kielcach. Jak wierzyć prasie, przeciągnął wielki pochód żałobny. Masy pracujące miast szły złożyć hołd towarzyszowi Józefowi Stalinowi, którego po pierwsze umieszczano obok pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. Był taki pomnik w Kielcach, dzisiaj jest tam pomnik Armii Krajowej. W ciągu kilku dni po śmierci Stalina w wielu zakładach podejmowano zobowiązania. Z taką inicjatywą wyszli z w Skarżysku Kamiennej zobowiązania produkcyjne o wcześniejszym wykonaniu prac, o dodatkowych pracach. Proszę Państwa, te uroczystości będą trwały jeszcze kilkanaście dni. Dopiero ósme plenum KCPZPR, które odbyło się 28 marca 1953 roku, można tę datę uznać za koniec tych uroczystości żałobnych. W związku ze śmiercią dyktatora. Bardzo Państwu dziękuję. Chcę zwrócić uwagę, że na końcu będą także linki, gdzie możecie Państwo zobaczyć materiały filmowe, nagrania, dostępne na YouTubie i, i które można sobie obejrzeć do dowolnej chwili, jak to propagandowo wyglądało. Bardzo dziękuję.